niespodziewanie udało się, słuchajcie, trafić na takie szwajcarskie Traktorentreffen, czyli odpowiednik naszego zlotu. Tutaj, gdzie mieszkam, jest to mały zlot. Pytałem tutaj organizatora, mówił, że 26 traktorów tutaj będzie. No, ale zawsze coś. Mamy tu oczywiście w przeważającej większości maszyny szwajcarskie, takie jak Bucher, jeszcze zobaczę, bo nie znam tej marki. Mamy Hürlimann, typowo szwajcarski, ale jeszcze nie widziałem traktora Maili. Mam nadzieję, że taki przyjedzie. Tu jest Bucher na przykład, nie wiem, czy to jest szwajcarska maszyna, czy nie. Witajcie! Przedstawiam Wam szwajcarski ciągnik Hürlimann. Kultowy tutaj pojazd, jak go nazywają, ale naprawdę ładnie przygotowany. Zaraz może się coś o nim dowiemy, bo jest to pierwszy taki, poza tą paradą, jaką widzieliście przed chwilą, która przyjechała traktorów, to jest pierwszy taki, który chciałbym cokolwiek o nim powiedzieć. Ale zanim to, musimy po prostu zobaczyć, gdzie. Coś ciekawostka, słuchajcie, model D200S, jak widzicie. Zobaczcie na lampy Hella, oryginalne. W tych modelach właśnie, przeważnie były właśnie w tych zachodnich Hella. Tu była taka po prostu dosyć mocno zaangażowana we wszystkie pojazdy, samochody, traktory i inne takie różne rzeczy. Ale zobaczcie, tutaj taki fajny dzwonek sobie gościu zamontował. Tutaj mocowanie na browara, oczywiście jak żeby inaczej. No i oczywiście fajne, ta skrzynka też pewnie dołożona. No ale zobaczcie, mamy tutaj tabliczki. Jest to Hans Hürlimann, St. Gallen, Szwajcaria, typ D200S. I tak dalej, różne takie rzeczy, ale tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, tabliczkę inną, typ, to pewnie, to jest po francusku już tutaj, bo Szwajcaria jest taka właśnie po prostu wielojęzyczna, numer 19205, 65 rok, nie ma, słuchajcie, dziwne tutaj jakiegoś czegoś takiego, co się nazywa rok budowy. Może jeszcze jakąś inną tabliczkę znajdziemy. Chyba że tu się znajdzie zaraz koło nas właściciel pojazdu, to bym z nim porozmawiał. Słuchajcie, szwajcarski, jak wiecie, to już jest po prostu tragiczny język. Niepodobny do niczego i bardzo, bardzo trudny. O, zobaczcie, lampy oczywiście z jakiegoś klamota, nie wiadomo od czego. Na pewno to nie są oryginalne lampy. Ale zamontował takie i takie ma i tyle. Podes pewnie też dołożony, ale ogólnie traktor bardzo, bardzo ładnie utrzymany. Słuchajcie, co Wam jeszcze chcę pokazać, oprócz takich ciekawostek, bo może komuś z Was przyjdzie do głowy składanie takiego ciągnika. Zobaczcie na zegary. Mamy bardzo ładne zegary tutaj. Tak wygląda tablica. Słuchajcie, tablice to są jedne z najważniejszych rzeczy w każdej maszynie, w każdym ciągniku, dlatego że one stanowią po prostu o takim, dodają takiego smaku traktorowi. Zobaczcie tutaj, jak to fajnie wygląda, obroty gazu tutaj ręcznie i to wszystko pokazane, naprawdę świetny sprzęt, świetnie to wygląda. Kierownica ze znaczkiem Hürlimann, bardzo fajnie, bardzo ładny traktorek. To jest pierwsza maszyna. Idziemy teraz do następnej. Tutaj mamy jeszcze Willisa, o ile się dobrze... No to chyba ten zwykły amerykański taki Jeep Willis. Tutaj mamy austriackiego Steyera. Nie jest to jakoś zabytkowa, straszliwie maszyna po prostu, ale przyjeżdżają czym mają, także tak to po prostu wygląda. Nie ma się co. Fajnie, że się w ogóle chcą spotykać i jeździć sobie po różnych takich atrakcjach, zlotach. Rapid, Steyr Rapid. No jest zwykły traktorek taki po prostu, jakiś pewnie z lat 80. albo coś takiego. Tu mamy Bucher. Bucher to jest też kultowa tutaj szwajcarska marka traktorów. Lampy tym razem Boscha. O, widzicie, konkurencja dla Helli. Lampy Bosch. Standard jakiś to ma być. Zobaczcie na postojówki tutaj kierunki. Tu mamy deskę rozdzielczą, kierownicę. Tak to wszystko wygląda.
Przejdźmy jeszcze do tyłu, może znajdziemy z tyłu coś ciekawego. Tutaj zamocowane w ten sposób odblaski, nie wiem czy to oryginalnie czy nie. Po prostu jest to tylko i wyłącznie ciekawostka dla mnie, że coś innego jest na świecie, powiedzmy. No. Także tak wygląda. O, słuchajcie, tutaj mamy tablicę. Zobaczycie, bo ja w tej chwili nie widzę, nie mam jak tego zobaczyć. Przykładam, zobaczycie jaki model, który rok. A ja potem na filmie razem z Wami to obejrzę. Tak wygląda ta maszyna. Następnie mamy Fenda Farmera Turbomatic. Też maszyna pewnie z lat może i 70. Tak wygląda tutaj deska rozdzielcza. Fajnie sobie tutaj takie klucze zamontował, takie schowki. Siedzenie, kabina oryginalna pewnie. Fendowska, lampy w osłonie metalowej. Dosyć ciekawa maszyna. Fend Farmer 103S Turbomatic. Tam mamy jakąś tabliczkę, ale nie widzę rocznika niestety. Następnie mamy Bucher D4000. Pięknie odrestaurowany ciągnik. Zobaczymy zaraz tutaj coś może o lampach. Lampy helowskie tym razem. Bardzo ładny ciągniczek, fajnie to zrobione. Nie wiem czy to oryginalnie są te tutaj takie fale na ciągniku czy nie. Ale zobaczcie, przygotowane i tutaj łącznie z fotelem. Tutaj mamy fajną tabliczkę emaliowaną. Nie emaliowaną, przepraszam, drukowaną, ale oj, to jest 63 rok. Widzicie zegary jak wyglądają. To po prostu wszystko bardzo fajnie mieć takie rzeczy zdokumentowane, ponieważ mówię, no to są, kiedyś przyjdzie po prostu ktoś będzie chciał sobie odrestaurować taki, gdzieś mu się trafi, kupi czy coś, no to już wie jak to wyglądać powinno. Tutaj mamy drugi i tu zobaczcie, słuchajcie, jaka wspaniała sprawa. Leśny z taką zabytkową piłą tutaj spalinową, zobaczcie. Liną, wyciągarką do drzewa, no po prostu coś pięknego, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny ciągnik. Zobaczymy z którego roku, też ten Bucher. Ten jest 65 i zobaczcie tutaj na te zegary, nie wiem czy one mają być oryginalne, ale tu widzę VDO, to mogą być, może być różnie, bo to VDO, o ile pamiętam, Wy możecie mi przypomnieć pod komentarzami, czy to jest DDR-owskie czy nie. Tutaj mamy dodatkowo z turem z przodu. Lampy też są Helly oczywiście. Bardzo ładne maszyny bliźniacze. Z turem takie fajne coś rozwiązanie. A tutaj taki drobiazg, słuchajcie. Zobaczcie. Aherli MA65. Lampy to są typowe Bosch, to jest, widzę tutaj znaczek Boscha i pewnie ich w oryginale nie było, bo jak żeby to miały być takie lampy, tutaj jakieś dodatkowe z Lucern, to też tutaj typowy szwajcarski ciągnik z przyczepką, coś odpowiednik naszego dzika, wygląda w ten sposób. No i oczywiście standardowo zabytkowy, pokazujący się na wszystkich absolutnie zlotach. Massey Ferguson T20, tak, czy T20, nie wiem, lampy Boscha, zobaczcie. Silnik benzynowy, tu kapie z gaźnika, standardowo. Ale zobaczcie, jaki ładny białutki zegar. Tutaj, proszę bardzo, drugi. Z którego roku? Nie wiem, ale to chyba najpopularniejszy ze wszystkich ciągników na wszystkich zlotach. Lampy dosyć ładne tutaj, nie wiem, nie widziałem jeszcze tych lamp tego rodzaju. Ale czy mi tutaj błyśnie jakiś znaczek? Raczej nie widzę na tej lampie. Na tej też nie widać, no ale tak po prostu wygląda tutaj charakterystyczne przetłoczenie w błotnikach. Odblaski z tyłu na dole. To tyle. Tutaj mamy z kolei kolejnego Hurlimana. Hurliman właściwie to się tak wymawia.
silnik dosyć duży, czterocylindrowy, pompa boszowska, typowa, model D150S, lampy tutaj już ma troszeczkę inne, boszowskie, z kosiarką, widzicie tutaj, kosiarka? Nie wiem, co to jest za urządzenie, wygląda mi tak, na pierwszy rzut oka wyglądało mi na kosiarkę, ale może i kosiarka. No i co tutaj o nim będziemy wiedzieli? 58 koni, typ D120, numer silnika, produkt szwajcarski, ale odnośnie rocznika to tutaj niestety nic nie znajdziemy. Tutaj taka ciekawostka, zobaczcie, filter, lampy boszowskie, tak wyglądają. Śmieszne autko, traktorek z napędem przód i tył, typowy tutaj w górach, powiem wam, widziałem po prostu ich kilka modeli różnych i to są właśnie takie, powiedzmy, czy do siana, czy do czegoś, ponieważ tutaj wszyscy są hodowcami krów, tak można by to w skrócie powiedzieć, więc im do, takie pojazdy są bardzo, bardzo potrzebne. Przy okazji tu są naprawdę góry i tak dalej, więc taki pojazd jest naprawdę znakomity i bardzo popularny tutaj. Niepodobny do niczego właściwie. Nie chodzi tutaj o wygląd tego ciągnika, czy samochodu, czy pojazdu. Nie wiem niestety, do jakiej kategorii można to zaliczyć. Zobaczcie, tutaj silnik z tyłu, chłodzony powietrzem. No ciekawostka, niemniej jednak na pewno fajne dębowe tutaj, dębowa rama przygotowane, ciągnik wyłącznie po prostu na zloty. Kolejnym ciągnikiem bardzo fajnym, o zobaczcie, jak sobie fajnie zamocował siekierkę tutaj, w razie co, dobry pomysł, czemu nie. Co to mamy, to jest też Bührer, ale zobaczymy, niestety chyba nie będzie wiadomo z którego roku, natomiast pokażę wam z tej strony zegary, to też jest bardzo istotne. Mamy tu woltomierz, amperomierz, stopnie, no i pewnie ciśnienie, nie widzę z tej strony, ciśnienie oleju. A model z którego roku, 40-konny silnik, ale nie widzę, nie widzę z którego roku, tutaj nie ma chyba podanego Baujahr. Może nie mają takiej, powiedzmy, tutaj jakiejś mody do tego, żeby te roczniki tutaj gdzieś wybijać. Pompa Sims, też pewnie tutaj miejscowa. Lampy Hellowskie. Bührer Super, tak się nazywa tutaj ten akurat. Takie coś ładnego. Tutaj co tu mamy jeszcze? Nie, tu nie będzie nic widać odnośnie tabliczki, żeby tutaj coś się bardziej przyjrzeć. Kolejny model to też jest Bührer Traktor Speed. Zobaczmy tutaj ciśnienie oleju, motogodziny, temperatura, nic w sumie tutaj więcej nie ma. O, tu mamy jakąś tabliczkę, ale też nie widzę tutaj rocznika. Tak to wszystko wygląda. Tutaj. Lampy są lampy od czego? Lampy bez oznaczeń. Nie widać. Natomiast ciągnik bardzo ładnie na pewno przygotowany. Fajna sprawa. O! I zobaczcie, na jakich fajnych oponach. Kormoran 100 mil Olsztyn. Także widzicie, firmy sobie polskie radzą, o ile można powiedzieć, że to jest jeszcze Polska. Jeżeli macie informacje na temat firmy 100 mil, to bardzo chętnie. Wiem, że tam jakieś były przeboje kiedyś i przepychanki odnośnie innych zagranicznych firm, które przejęły 100 mil Olsztyn, no ale widzicie, opony radzą sobie nie tylko na naszym rynku krajowym, ale również tu w Szwajcarii. Kolejny Ford, świetna maszyna. Naprawdę bardzo ładnie, zobaczcie, tutaj dobrany kolorystycznie fotel AgriPower, zobaczmy tutaj na zegar, o, to już samochodowy zegar, słuchajcie, to już jest nowszy model na pewno, oczywiście, że nowszy, ale jednakowoż, no przyjechał tym, co miał. Tutaj z tuzem z przodu,
taka maszyna. Duży komin od samochodu jakiś wrzucony. Ford 6600, taki model. Kabina. I tutaj z tyłu oczywiście, jak w każdym ciągniku, kolejny tutaj mamy dla miłośników John Deere'a traktor. Zobaczmy, co to jest. 1640 z przednim napędem. Tutaj mamy Tura. Chyba popularny u nas ciągnik. Nie jest to wcale jakiś tam zabytkowy ciągnik, z którego można byłoby być w jakiś sposób specjalnie zadowolonym. Jest to typowy ciągnik do pracy i pewnie do niczego innego. No i to tutaj przyczepka do przewozu, powiedzmy taka oturystyczna. No i bucher, ciągnik. Też zobaczcie tutaj amperomierz. I tutaj ten ciśnienie oleju, motogodziny i co to jest, i temperatura. Rocznik 57. A tutaj coś takiego jedzie, słuchajcie, zaraz zobaczymy co. Jeszcze tylko tutaj lampy helloskie, a tu Lance Bulldog, tak? Jeszcze nie wszystkie maszyny zjechały, zaraz podejdziemy go zobaczyć. Na razie niech się ustawi i zobaczymy, co dalej. A tymczasem zrobimy sobie małą przerwę. Słuchajcie, mamy tutaj prawdziwego rodzynka z 52 roku, o ile dobrze pamiętam, bo to na początku rozmawialiśmy o 52 albo 57. No i w pięknym stanie, w absolutnym oryginale. Lance Bulldog, widzicie, piękny napis. I tutaj pan mówi, że jeździ po całym kantonie tutaj. Lampy, zobaczcie. Zobaczcie na te lampki niesamowite. Tu z przodu. Specjalnie podniósł maskę, żebyśmy mogli zobaczyć. Tutaj widzicie, jest pompa wtryskowa. Tam chodzi cylinder, zaraz w tym kawałku tutaj. Zbiornik paliwa. Nie, tu jest woda. Tu jest woda, tu jest paliwo. Filtr powietrza. Co tu mamy? Olej. Ale zobaczcie, słuchajcie, no pięknie w oryginale wszystko. Naprawdę rzadko o tak zachowany i tak zadbany model. Ale bardzo, bardzo ładny. Zaraz zobaczymy, jeszcze pogadamy. Niech sobie tutaj pogada ze znajomymi. Ale zobaczcie tutaj, o, wiatrak. Koło pasowe, tutaj rozrusznik, czy koło zębate, akumulator. No ludzie kochani, co za maszynka wspaniała. Co tu mamy, co to jest, co chłopaki? No, wiecie, co to na pewno jest? A ja nie mam pojęcia, słowo honoru. Gdyby to była głowica do podgrzewania, to bym jakoś to widział, ale tutaj jest zaraz odstojnik jakiś oleju czy czegoś. Nie wiem, cóż to może być. Pompa hydrauliczna, zobaczcie. Wszystko jak trzeba. Zobaczmy sobie jeszcze tu z przodu tablicę, bo tablica to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Tak wygląda. Tabliczki, wszystko zachowane, słuchajcie. To już jest ten nowszy model po tych ciągnikach sprzed wojny. Ale wszystko tu jest w oryginale, tak jak to pan mówi. O, tutaj nawet miał jakiś, widać, wypadek, pospawał to wszystko. No takie to są rzeczy, to jest maszyna do pracy, a nie do tego, że tak jak dzisiaj jeździmy na zloty. Ale bardzo ładnie.
Obciążenie z przodu, słuchajcie, takie tutaj schowane. Tu jeszcze, co to może być? Nie bardzo wiem, jakiś filtr, ale do czego? Gdzie to tam idzie? Tam gdzieś idzie ta rurka? Nie wiem, może filtr paliwa to będzie. Tak, tutaj jest pod tym zbiornikiem. Tak, to jest filtr paliwa, widzicie. No, powolutku można do wszystkiego dojść sobie, tylko popatrzcie, zwłaszcza jak się nie zna człowiek tak jak ja. Tutaj widzieliście to, lampki takie, raczej tylko i wyłącznie, żeby je było widać, helowskie. I tak ma być w oryginale, to jest tutaj takie postojówki to są. Natomiast te robocze takie zwykłe to mamy tutaj na błotnikach. No i na koniec coś dla miłośników militariów, wojskowości II wojny światowej i tak dalej. Jeep Willys. Bardzo ładnie utrzymany, prosta konstrukcja. Samochód typowo wojskowy, tutaj nie ma nic być, co ma wyglądać ładnie. Model 62. Tu nie ma być nic, słuchajcie, co ma być jakoś super wygodnie. Podstawowe sprawy, fotel, kierownica, pedały, skrzynia biegów, no ewentualnie wycieraczki, jakby deszcz padał, i to wszystko po prostu. To ma jeździć po wszystkim i wszędzie. Także bardzo fajna sprawa. U nas też chyba jest trochę tych modeli, tych aut, bo to było po prostu jakoś tak w tych czasach, że to nie wiem, czy Amerykanie po prostu to zostawiali, czy zostało sprowadzone, w tej chwili nie pamiętam, ale tych samochodów u nas też parę jeździ. Także taka sprawa dotycząca. No tu traktory się powoli już rozjeżdżają. Miało być 26, było około 10, może 15 sztuk. Także taki krótki, po prostu szybki zlot. Ciekawostka, słuchajcie, taka polega na tym, że takie rzeczy, powiedzmy, prawdopodobnie tutaj w tym właśnie w tej restauracji, Gasthofie, co weekend są różne atrakcje. I z tego, co udało mi się dowiedzieć, w przyszłym tygodniu ma być tutaj spotkanie helikopterów. Dokładnie tak. Mają przyjechać cztery helikoptery. Nie wiem, gdzie będą lądowały, pewnie gdzieś na łąkach, może tam za tą górką, może gdzieś tam, trudno mi powiedzieć, ale mają wylądować. Jeżeli taka sytuacja będzie, na pewno zrobię Wam relację, pokażę, bo sam jestem bardzo, bardzo ciekawy. To tyle z dzisiejszej relacji, z dzisiejszego filmu. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, komentowania, dawajcie łapki w górę, jak się nie podobało, dajcie łapki w dół. Piszcie, co tam Wam przychodzi do głowy. Zapraszam również na moją stronę na Facebooku, Marek Rolnik Team. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!